ale bo my nie musimy się nikomu nic tłumaczyć. Ale jeżeli mamy na przykład 100 osób za sobą, które gdzieś tam nas wysyłają w imieniu kogoś, to my przychodzimy w imieniu kogoś i mówimy, dlatego jak jest fundacja na przykład, albo coś, no to ta fundacja, jak już mamy ten RIP, NIP, REG i tak dalej, jakieś pismo jest, na przykład powołujemy się na fundację, to oni wtedy wiedzą o tym, że tam są osoby prawne, założyciele jacyś, prawda, no i jakaś społeczność też jest, działacie w jakimś imieniu, na przykład, nie wiem, dla dzieci chorych czy kogokolwiek. Niektóre fundacje, które oni pozakładali, były fikcyjne, czyli czerpali z tego pieniądze. No oszukiwali, no to widać. Założona strona internetowa na Facebooku, jakaś fundacja, wrzucone jakieś zwykłe zdjęcia, no ona funkcjonuje, działa. Wiele rzeczy się tak pokazuje później w trakcie, że na przykład zbierali pomoc dla jakiegoś tam dziecka, czy to jakiegoś dziadka, czy kogoś tam chorego, ten chory już nie żyje, a tu 3 lata dalej zbiórka trwa na niego. I oni nie wiedzieli. Nie wiecie, na kogo zbieracie i nigdy nie wiecie, nie, bo to jest biznes. Oni z tego zrobili biznes. No dlatego jak my możemy czerpać z tego i robić to na dobre, to przez nas będzie się dla nich objawiało to, że nic nie zrobili. Będzie widać ich wtedy. No to będzie wszystko widać. Wy żeście byli fundacji, zrobili, żeście nic nie zrobili. No, a tutaj właśnie chodzi o to, że można korzystać z tych środków publicznych i można je uzyskiwać z różnych funduszy. Tak. Zobaczcie, moje miasto buduje przejście dla pieszych, co nie? Ja się nad taką zwykłą tablicą zastanowiłem. Ja zawsze patrzę gdzieś, bo coś, zawsze próbuję się doszukać jakiegoś szczegółu, który nikogo nie zainteresuje, ale zawsze właśnie coś tak patrzę, że mnie zainteresuje. Pisze mi, że budowa przejścia dla pieszych z Funduszu Europejskiego NATO, z takiego programu i na dole pisze, beneficjentem jest miasto. Troszeczkę powinni napisać, że beneficjentem są mieszkańcy. Zawsze piszą miasto. Ale miasto piszą, ale ja wiem, że pod miastem kryjemy się my. Więc jeżeli ja jestem tym miastem, jeżeli ja jestem beneficjentem, no to skąd się beneficjentem, skąd tu beneficjenci są? Kim jest beneficjent? Musielibyśmy sobie przeczytać na przykład w trustach, bądź w imbiosach, bądź w instrumentach, bondach, czyli obligacjach, akcjach, wekslach, pieniądzach, bo to są pieniądze. No to beneficjent to jest ten, który posiada jakieś środki. Ja jestem trustee, czyli ten, który dysponuje tym beneficjentem. Czyli jest jakiś beneficjent, on ma swoje beneficjum, czyli jakieś środki nałożone, a ja jako trustee, czyli ten dysponujący tymi pieniędzmi, ja decyduję. Dlatego gdy my w urzędzie miejskim złożyliśmy o wyrobienie dowodu osobistego, drukowane litery, to oni po prostu działają nawet dlatego. No i dlatego jak my stajemy się już teraz osobami prawnymi i mówimy im o tym, że jesteśmy już świadomi tego wszystkiego, to blokujemy ich źródło wpływów już przez to. My możemy zacząć decydować to, co się dzieje i możemy nawet zażądać audytowanie tego wszystkiego, żeby nam pokazali, na co przeznaczone są środki. Na przykład w Urzędzie Skarbowym. Ja chciałbym wiedzieć w mojego Urzędu Skarbowego, na co moje środki, pieniążki poszły. Chciałbym, żebyście mi pokazali, na co żeście przeznaczyli. Chcę to wiedzieć, ja. Przecież ja miłą chęcią chcę być zgodny, chcę być prawowitym obywatelem i chcę wpłacić dalej podatki, ale powiedzcie mi, na co one są wydawane. Ja chcę dostać rzetelny odpis, chcę to wiedzieć. Jeżeli nie możecie mi tego wykazać, no to gdzie idą podatki? No. Dlatego karani są właśnie ci wszyscy, którzy się przypisują pod fikcje prawne, czyli pod osoby. Bo człowiek nie może być, żaden sąd na świecie, żaden, najwyższy jakikolwiek, nie może osądzić człowieka. Nie ma takiej mocy. Jeżeli drugi człowiek nie wyrządzi drugiemu człowiekowi krzywdy, to żaden sąd nie osądzi człowieka. Żaden. Nie może. Nie musimy jest sklasyfikowana krzywda? No wiesz, krzywda to zadośćuczynienie. Jest to, wiesz, forma... Sędziowie muszą patrzeć na logiczne rozmyślenie sprawy, czyli wszystko za wszystko, przeciw, musi być korzystne. Jeżeli ty chcesz wynagrodzić komuś krzywdę, to możesz to powiedzieć sobie, że chcesz, albo wynagrodziłaś już, to wtedy już jest umorzona sprawa całkowicie, bo doszli się do porozumienia, czyli ktoś założył wam z urzędu sprawę na przykład, a ty już wynagrodziłaś, zadośćuczyniłaś, ale audyt już został rozpoczęty, czyli jakiś funkcjonariusz wykonał pewną pracę, energia została przelana na papier i zostało to złożone gdzieś w sądzie, czyli coś się już zaczęło. Sędzia dotrzymuje to, no to możemy zakończyć sprawę w ten sposób, że możemy napisać w trakcie sprawy i zaraz ją zakończyć bez otwierania tego przewodu, czyli napisać zawiadomienie, że już wszystko zostało rzetelnie, na przykład krzywda naprawiona. Wtedy, jeżeli oni chcą jeszcze odbyć jakiś audyt, to mogą go zrobić
czyli wezmą każde strony, zapytają tylko tak, no i jest od razu zakończone. Albo mogą to zrobić zaocznie, jeżeli nie jest jakiejś tam wysokiej wagi, to sąd może, aha, dobra, mamy tutaj audyt wypisany przez ciebie, czyli wszystko jasno wyjaśniłaś, że zwróciłaś tam na krzywdę, o ten, mamy tutaj nawet to pismo, zawiadomiłaś też tego kogoś, ten ktoś nawet w tym piśmie, komu wynagrodziłaś, poprosiłaś go o tą treść, którą tutaj zawarłaś, on się również pod tym podpisał, czyli poszkodowany, czy tam ten wynagrodzony. Jeżeli to ma sąd, to otrzymuje, ok, mamy, wszystko się zgadza. Zakończamy sprawę zaocznie, przychodzi tylko powiadomienie, że sprawa została po prostu już zakończona, bez przeprowadzania jakiegoś tego. Czyli nie narażamy nikogo na dalszą proces tworzenia czegoś, czyli sędzia nie musi zwoływać ekipy, wszyscy muszą się wstawić, to jest znowuż energia, to są znowuż pieniądze, nie musi przychodzić protokulantka, nie musi pisać, czas zaoszczędzamy, rozumiesz? To jest logiczne myślenie. Człowiek logicznie, jak do tego podejdzie i rozwiąże problem, to wtedy ktoś z drugiej strony, co nawet pełni funkcję tego sędziego, no to mówię, aha, dobra, wszystko fajnie, no pogodzili się, wszystko mamy jasne, ok, nie trzeba rozprowadzać, czytam kartkę, pismo przewodnie, jest tutaj wszystko. Koniec, nie trzeba tworzyć akt większych, nie trzeba nikogo później zatrudniać do zdigitalizowania, dodawania opinii publicznej i tak dalej. Czyli ten proces się zatrzymuje, my możemy to zatrzymywać zawsze, w każdym czasie. Rozumiecie, co nie? No dlatego jak oni otworzą sobie już przewód i już jakiś jest otwarty przewód, to muszą go zakończyć. Ktoś za te koszta ponosi. No właśnie, a jak sędzia nie chce otworzyć przewodu, bo oni często właśnie robią tak, że nie otwierają tego przewodu. No jeżeli nie otwiera przewodu, to na pewno zrobią umorzenie albo zaocznie sprawę, bo to są koszta. Jeżeli otworzył przewód, to musi wpłacić wadium. On musi wpłacić wadium na tą sprawę. Kim żąda, tak jak obserwowałem. Jeżeli ty chcesz zrobić sprawę w sądzie, to musisz zapłacić najpierw wpisowe. I możesz je żądać zwrotu i jeszcze do całego procesu. To ja mam przytom za chwilę wyroki sądowe o pożyczki bankowe, jak wygrywają ludzie z bankami. O, mam przytom teraz na przykład. Tutaj jest tak, że bank podał gościa do sądu za to, że nie spłacił pożyczki. Ogólnie się to w okręgowym w Olsztynie odbywało, a bank ogólnie się nazywa w zależności jaką mamy kredyt, jaką mamy pożyczkę i jak jest sformułowana ta pożyczka, czy to jest bank, czy na przykład niestandaryzowany sekuratyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty. Sekuratyzacyjny, już mnie to zastanowi, co to jest ta sekuratyzacja, security. Zabezpieczenie. Czyli ja wiem, na czym to polega. I teraz patrzcie, tutaj pisze, że fundusz inwestycyjny zamknięty wrócony przeciwko AD, bo to jest oczywiście ochrona danych osobowych, AD, o zapłatę. Czyli bank, prokur bankowy, jakiś przedstawiciel banku, osoba prawna, wystąpiła z oskarżeniem, z powództwem i powołała jakiegoś gościa, dłużnika niby, z siebie robi wierzyciela, że on nie spłacił pieniędzy i żądają. Zakładają sprawę do sądu. Co nie, tutaj pisze tak, że pierwsze to jest oddala powództwo, co nie, a drugie zasądza od powoda prokura niestandaryzowanego sekuratyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego we Wrocławiu na rzecz pozwanej AD kwotę 7217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Czyli bank podał człowieka i jeszcze mu musi zwrócić 7 tysięcy za ten proces. I umorzyli ten temat. No i jeszcze umorzyli to. I teraz jest tak, że chodzi o prokurator niestandaryzowany sekuratyzacyjny fundusz inwestycyjny, kiedy wniósł o zasądzenie od pozwanego 149 tysięcy z ustawowymi odsetkami za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i kosztami procesu. Czyli gościu wziął, czyli tutaj pisze dalej, w uzasadnieniu wskazał, że zobowiązanie pozwanego wynika z umowy bankowej numer dłużnika BBB, kropeczki są, zawartej 1 kwietnia 2005 przez pozwanego z bankiem SA. Pozwany nie wywiązał się z przyjętego na siebie zobowiązania, w związku z czym niespłacona kwota należności głównej 95 tysięcy stała się wymagalna ze skapitalizowanymi odsetkami za opóźnienie, to jest 54 tysiące. Pozwany został wezwany do zapłaty zaległej kwoty, jednak pomimo wezwania do dobrowolnego zaspokojenia wymagalnego roszczenia, pozwany w oznaczonym terminie nie spełnił dochodzonego świadczenia. Strona powodowa wskazała na to, czyli powodowa, czyli on, ten człowiek, który został pozwany, czyli wskazała na to istnienia oraz, że dowodem istnienia tego całego tego dealu oraz obowiązku spełnienia świadczenia, i to jest pytanie, które można zadać zawsze, ciążącego na pozwanym jest, i tutaj jest to pytanie,
czyli proszę mi wykazać wyciąg z ksiąg rachunkowych Funduszu Sekurytyzacyjnego i Ewidencji Analitycznej, podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzonych pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym. Wyciąg ten precyzuje źródło, rodzaj wierzytelności z potwierdzeniem cesji. I on im to zadał pytanie. I oni tego nie wykazali. Ponieważ bank, który daje pieniążki, tak naprawdę zabezpiecza się jeszcze, czyli pożycza wam 100 tysięcy i zabezpiecza już te 100 tysięcy. Już, czyli już to jest spłacone. Przy momencie pożyczki już jest spłacone, jeszcze nawet nie zarabiają kilkakrotnie na was, bo mogą wziąć więcej. Nie mówią wam tego, bo oni to obliczają w procentach. To są statystyki. Bo oni wam pokażą to na procentach, na statystykach, gdzie jakbyś miał to wyliczyć w skali spłaty, to zobaczyłbyś, źle wzięli pieniędzy. Biorą więcej. I oni przeważnie piszą jako ten fundusz sekurytacyjny? Nie, są różne. No, tutaj na przykład mam kilka tych wyrobów, tylko do pokazu. Tutaj jest akurat na ileś 80. To jest akurat świeże, bo z 2018 roku. No, ale są, cały czas się to odbywa. Ja teraz znajomym pokazuję, jak działa forma na 2 miliony. Żeby tam pomagał im w tym wszystkim, żeby mogli to zrozumieć. Taki duży temat. No, więc to się da załatwić. Trzeba wiedzieć o tym. Nie, to oczywiście. Trzeba wiedzieć o tym, co się odbywa jeszcze w tym banku, bo oni mogą mieć arbitraż, tak jak powiedziałem. Oni nam dają nasze pieniądze z naszego trustu. I oni jeszcze chcą zwrot z procentem. Tak, opłacasz ich wtedy. Oni są pośredniczą ci w tym wybieraniu tych swoich pieniędzy. Dają ci twoje, jeszcze spłacasz swoje do swojego źródła, jeszcze z procentem opłacając ich tutaj. Krzysiu, to nie jest tak, że na przykład przepraszam. Jak im to udowodnisz, to pod tym takim jednym pytaniem. Ja mam tutaj kilka pytań. A jak im to udowodnić? Przychodzę do banku i w momencie, kiedy dają mi pożyczkę, to na przykład się pytam, czy, no bo już mam, wziąłem ją, liczmy, że nie chcę spłacać, czy nie chcę, że nie chcę, bo zobowiązany jesteś do czego. Musi być wszystko rzetelnie, bo jeżeli się okaże, że ty wiedziałeś wcześniej o tym i przestałeś płacić i wziąłeś z premedytacją, wina spada na ciebie. To nie jest tak, to się tak też dzieje z testamentem. Jeżeli ktoś przymusił kogoś do napisania testamentu, a się okaże przed sądem, że udowodni to, że tak było, że kogoś przymusiłeś, winie ważnie jest. To chodzi wszystko o rzetelność, czyli o zgodność, o prawdę, o wiarygodność. Tam do banku na wszystko się godzisz, dostajesz umowę. Ja jak wziąłem umowę mojej znajomej, to zamienili czas rzeczownik, zamienili na czasownik. I zanim ją, jak już ją podpisałeś, już byłeś dłużnik. Jeszcze kroku nie zrobiłeś, nawet ruchu, a już byłeś dłużnikiem. Zamienili z jedno słowo, które było, że jeżeli nie wywiążesz się z płatności, to bank powinien ponieść stratę, co nie? Dopiero po jakimś zdarzeniu, co nie? Czyli coś się musi najpierw wydarzyć, żeby bank poniósł stratę, a oni napisali, że było ponoszone, co nie? Zamienili na poniesione. Czyli jak bank dopiero poniesie, a nie dopiero już ponosi, a on już poniósł. Zamienił sobie czasownik, rzeczownik, to jest chyba rzeczownik zaimkowy bodajże, jak się nie mylę. Rzeczownik, czyli rzeczownik, czyli ja, jako ja, kto, co ja, zamienili na czas, że się już wydarzyło. Czyli ponoszona, a poniesiony to jest różnica, bardzo wielka. Człowiek nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Jedno słowo w umowie i już cała umowa zakwaszona. Jeszcze nie podpisałeś umowy, a już ci mówią, że już jesteś dłużnikiem i bank już ponosi straty, jeżeli tylko podpiszesz, to już możemy sobie zabrać odszkodowanie. A czy można właśnie też to podważyć tak, że nie było słownika do umowy? Zgadza się, powinien być słownik do pojęć, to jest też umowa abuzywna, czyli wszystko jest wzięte na dowód osobisty. To jest forma znowu z łaciny, czyli ab initio i ad finitio, czyli wszystko w początku. Dochodzi do tego jeszcze klauzula rebus sic stantibus. To są takie reguły prawne. Czyli wszystko od aktu urodzenia jest nieważne. Prawo jazdy, wasze śluby, wszystko. Jeżeli na dowód osobisty, to wszystko jest nieważne. Każde wasze małżeństwo jest nieważne. To jest tylko fikcja prawna, urzędowa, która zobowiązywała was. Jeszcze zobaczcie, jak to jest. Przychodzicie do urzędnika,
i urzędnik stoi jako ten wasz osoba prawna, czyli decyzyjna. Wy już zadecydowaliście o tym, że jesteście małżeństwem, już jesteście, ale tutaj potrzebujecie świstka, czyli jakiegoś wpisu, czyli na pewno jakiegoś testamentu, bądź zapisu, nazwiska, że będzie nosiła nazwisko nasza żona i że wszystkie nasze dobra będą w jednym zasobie, co nie? Albo robimy podzielność majątkową, czyli każdy wnosi ze swojego, ona posag, a ten nam swoje dobra, prawda? Okej. Okay. I teraz stoimy i co nam mówi urzędnik? Proszę powtarzać za mną, muszę ich mianować. Jestem świadom praw i obowiązków. Nadaję ci prawa. Ja ci nadaję prawa teraz, żebyś mógł być dorosły. Mhm. Żeby podjąć ślub. I mężczyzna, który myśli, że bierze ślub z kobietą, tak naprawdę kobieta tylko bierze z urzędnikiem, a mąż jest świadkiem. Przysposobiony jest. Pan jest przysposobiony. Jeszcze nawet jak mam dzień, to domniemany jest, to mi wiadomo, to jest teatr. Jeszcze na dodatek jest, nie ma pełni praw, jest bezwłasnowolniony, nie mam tu. Jak zrobić właśnie taki ślub, ale na prawie naturalnym? No przecież nie, spisujesz sobie umowę, tak jak masz na przykład umowy kontraktowe, na przykład możesz się na 10 lat wziąć ślub. No tak, podpisujemy sobie na 10 lat, jak się w ciebie nie wywiążesz z obowiązań, to mam tutaj wszystko i wtedy będę sobie rozstrzygać ciągle dla ciebie. Tylko spróbuj mnie, wszystko mi napiszesz. No, umowę zespisujecie i to jest na tej samej zasadzie. Tutaj upoważniacie tego urzędnika do działania. Teraz wyobraźcie sobie, jak system działa i jak może łatwo wpływać na rodziny. Jak może dawać rozwody, jak może powodować pewne sytuacje, poprzez na przykład tego, że on musi mieć daleko pracę, że rodzina się rozpadnie, bo musi jeździć do Niemiec. Wszystko się to takie, można powiedzieć, że taki ma na wpływ. I teraz można sobie zrobić coś takiego. Liczmy, że to jest taki przykład, że jest sobie małżeństwo, mają fajną dochodową firmę, jakąś fabrykę i żona do niego mówi, kochanie, chciałabym, żebyśmy wziąłbyś pożyczkę na firmę, na te 100 tysięcy, czy tam 200 tysięcy, na dom byśmy budowali większy. Dobra, kochanie, wrócę z delegacji, wierzę, ja co miesiąc jeżdżę na delegacji tamtego rozwoju, tak sympozja i tak dalej. No i zobaczcie, jak jest z bankiem. Czyli facet wyjeżdża raz w miesiącu do Wrocławia, mieszka w Krakowie. Tam płaci kartą za pokój dwuosobowy, bierze dla dwóch osób śniadanie. Co nie? Czyli cały czas widzimy, że on jeździ od jakiegoś czasu, 5 lat, do Wrocławia, na jakieś sympozja i zawsze dwupokojowy pokój kupuje. Przychodzą do banku, małżeństwo, on idzie pewny, przecież wiesz, ona też, chcielibyśmy wziąć pożyczkę. A bank mówi, że nie macie zdolności kredytowej. Zarabiają mnóstwo pieniędzy. Mogą mieć te pieniądze po odtworzeniu z tej firmy, a bank nie chce wydać. Dlaczego? Bo wie, że małżeństwo zanim się rozpadnie i będą musieli kogoś wziąć pieniądze. Więc po prostu im nie da. Tak, dlatego im nie da, bo potem od kogo weźmiemy, jak mają na razie wspólne, więc na razie czekają tylko chwilę. Za chwilę się i tak to wyjawi. No. Praktycznie i tak, prawda wychodzi na jaw i tak wychodzi. Masz prędzej czy później tak. Więc dlatego oni też tak wpływ mają nawet również na to. Nie chodzi o to, że człowiek może tak, wiesz, tak podchodzi do tego z taką bym powiedział, szyderczością, co nie? Że to tak akurat ktoś specjalnie robi, ale system może tak zrobić. Może tak nakierować też. Bo nawet ja wam mogę przeczytać, ja przeczytam w ogóle też na to, co napisali, żebyście mieli świadomość tego, jak to wygląda w Unii Europejskiej ogólnie. W Unii Europejskiej jest tak, że tam jest powołany też Parlament Europejski, który jest inny niż Unia Europejska. Unia Europejska to jest jedno, Parlament Europejski i Komisja Europejska to jest drugie. Są odrębne instytucje kompletnie. I są praktycznie niezależne też, ale Unia Europejska podlega pod Parlament. Komisja Europejska jest również tak jakby Senat, czyli tam podlegają sądy o prawach człowieka i tak dalej, i tak dalej. My tam akurat składki płacimy, więc jakby to też nas obowiązuje. Co mam przyznać to? Się nie wiem, kto rzuciłem teraz. To wszystko pod ręką. Pod ręką. No i w tam parlamencie są powołani ministrowie, 47 tych ministrów jest. I oni opisują, co pół roku wybierany jest kraj w
według alfabetu angielskiego kraj jest wybierany, który sprawdza wpływ w miesiącu, w ciągu się dwóch miesiąca dwa razy spotykają i sprawdzają, jaki wpływ ma właśnie sztuczna inteligencja na rozwój człowieka i społeczeństw i różnych takich rzeczy. I poprzez włączenie jej ogólnie, że ona działa i czyta ogólnie nasze emocje, bo oni się wypowiadają tam bardzo i nie docierają do nas informacje tutaj, jaki to ma wpływ właśnie na społeczeństwo i na fundamenty właśnie Rady Europy i tego, na czym jest zbudowane to wszystko, czyli na prawach człowieka. Ja przeczytam tylko 8-9 punkt, bo to jest taka informacja dosyć ostra i oni tutaj mówią tak, że współczesne narzędzia uczenia maszynowego mają coraz większe możliwości nie tylko przewidywania wyborów, ale także wpływania na emocje, myśli oraz zmieniania przewidywania przebiegu działań, czasem podświadomie. Dopiero niedawno ujawniły się zagrożenia dla społeczeństw demokratycznych, które wynikają z możliwości wykorzystania takiej zdolności do manipulowania i kontrolowania nie tylko wyborów ekonomicznych, ale także zachowań społecznych i politycznych. W tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na znaczącą władzę, jaką postęp technologiczny daje tym, czy to podmiotom publicznym, czy podmiotom prywatnym, które mogą korzystać z takich narzędzi algorytmicznych bez odpowiedniego demokratycznego nadzoru lub kontroli. I teraz 9. Drobnoziarnisty, podświadomy i spersonalizowany poziom algorytmicznej perswazji może mieć znaczący wpływ na poznawczą autonomię jednostek i ich prawo do formułowania opinii i podejmowania niezależnych decyzji. Efekty te pozostają niedocenione, ale nie można ich lekceważyć. Nie tylko mogą osłabiać wykonywanie i korzystanie z indywidualnych praw człowieka, ale mogą prowadzić do korozji samych fundamentów Rady Europy. Jej główne filary, czyli prawa człowieka, demokracja i praworządność, opierają się na fundamentalnej wierze o równość i godność wszystkich ludzi jako niezależnych podmiotów moralnych. Wiecie, co to oznacza? Że ci wszyscy ludzie, którzy schodzą w maskach, mogą być uwięzieni przez sztuczną inteligencję i mogą nawet nie wiedzieć o tym, że są tam uwięzieni. No tak jest. No. Więc oni... fizyczne? Chodzi o fizyczne uwięzienie? Chodzi o te... Nawet nie wiesz o tym, że cię czyta teraz w tym momencie. Czyta cię już. Sztuczna inteligencja. No dobrze, ale maseczka w jakimś sensie? Przez strach, bo ma wibracje. Na niskich wibracjach działa sztuczna inteligencja poprzez energię, poprzez nasze ciało ma 7,58 Hz. Nie, ja wiem. Tak no, więc jeżeli ktoś ma wyższą wibrację, to nie czyta nas sztuczna inteligencja. Ale gdzie są te czujniki tej czystej? W swoim telefonie, LED, w żarówkach, wszędzie, w GPS-ach. Nadajniki są większe, bo nadawane gdzieś jakieś odległości, a mniejsze, które muszą odbierać i przesyłać dalej, to muszą być właśnie... Dlatego oni się tak boją, że rezonans Szumana się podnosi. Wtedy nie będą mogli nas czytać. No, ja mówię, że nie czytają nas, tak. No, jeżeli ktoś ma wysoką wibrację, to mądrość, dobroć, miłość, szczęście, radość i tak dalej i wiesz, idzie w tym. Jak ja wiem o tym, że mi się nic nie może stać, a urzędnik czy ktoś tam próbuje na mnie skakiwać, jak ja wchodzę do urzędu, to ja ich stałem do pionu, jak zaczyna do mnie mówić. Ja mówię, staję na wysokości na zadania, mówię. Ja normalnie odzywam się do niego, ja czasami grożę, palcem macham. Ja mówię, kim ty jesteś? Mówię tutaj. Zwierzchnik władzy do ciebie przyszedł, na wysokości zadania stawaj. Mówię, ja ostatni raz do ciebie przychodzę. Właśnie, serio, tak do nich mówię. Jak urzędnik, byłem po aktu urodzenia w Wieluniu, tak, no, to tam urzędnik cały czas mataczył, a w końcu do niego powiedziałem, bo już wszystkie argumenty mu wytoczyłem i mu powiedziałem na podstawie Biblii. Ja mówię, to wy nie wiecie, mówię urzędniku, że na podstawie prawa będziecie sądzeni, a wasz Mojżesz wasz będzie waszym oskarżycielem, do trzeciego i czwartego pokolenia włącznie będzie je oddawać. I on uciekł z sekretarką. Ja mówię, wróć tu do mnie, sługo umiłowany, natychmiast napominam cię. A może się wystarczy, że jakiś walek przyszedł i uciekł? Nie, przyszedł, nie wiedział co zrobić, się uchwycił za telefon, zadzwonić gdzieś. Nie wiedział, że do mnie był tak wystraszony, że jak wiesz, ująłem to w takiej formie, to już wiedziałem. A to nie było po to, żebym mógł jakoś, że ja się wywyższam nad nim, czy, bo ja przyszedłem tam po prostu dobrą wiarą. Tak. Jak się wyczerpały wszystkie środki inne, to... No. No i oni, wiesz, tak reagują, dlatego jeżeli oni piszą o takich rzeczach w tam na parlamencie, to najlepiej się zainteresować też takimi rzeczami. No i wszystko pokazują. Bo oni opisują to tam i powinniśmy dostawać te informacje oficjalnie, powinniśmy je wiedzieć, ale sieć telewizyjna nie jest nasza. Radio, media nie są nasze, więc będą podawać to, co chcą. To my jako ludzie fizyczni musimy takie rzeczy odczytywać, wchodzić, doszukiwać się, znajdywać, mówić to do społeczeństw, bo ci rządzący nie zrobią tego. A powinni to robić, powinni nam powiedzieć, tak, powinni wszyscy o tym wiedzieć, że to jest włączone, że nas czyta, że mamy podnosić wibracje swoje, że mamy się cieszyć życiem.
i tak dalej. Bo im zależy właśnie, żebyśmy mieli niskie wibracje. No, karmią tym strachem, tą energią. Po części tak, no nawet ci tamci, jeżeli miałbym ich jakoś też skategoryzować, to jeżeli oni nie mają poczucia na przykład wdzięczności bądź możliwości czegoś, to nie mają pewnego czegoś, czyli mogą działać są zimni się mówi, tak? Tak. To surowi zimni, bez uczuć, tak się mówi, no to jeżeli mają niskie wibracje, to myśleli, że ich nie będzie czytać. No i oni też chcą nas nastawić przeciwko nim, żebyśmy ich nienawidzili, a zamiast ich współczuć, bo oni są z tym strachem po prostu. No, bo to jest obrzucanie, to zobaczcie, cały czas jest odwrócenie wszystkiego do góry nogami, wszystko się odwróca do góry nogami. Teraz my stajemy po tej stronie lustra i jak wiesz, oni nas obrzucą mięsem, a my zaatakujemy, to jesteśmy tak sami, nie zmieniliśmy się nic, oni tylko o to chodzi. A jeżeli ty po prostu, wiesz, nie reagujesz na ich, to można sobie, ja to wziąłem kilka rzeczy na logikę, na przykład jak ćwiczyłem kiedyś karate, czy oglądałem, no właśnie, oglądałem jakichś bokserów i tak dalej, to trenerzy zawsze uczą, że trzeba być skoncentrowanym i trzeba się nie dać sprowokować. Jak się nie dasz sprowokować, masz połowę walki zaległy. Jesteś opanowany, cały czas stoisz, czy masz karty, ty rozdajesz. To jest obrzucenie, zobacz, jak ktoś przyjdzie, to jest tak jak z takim też sentencją na Facebooku chodzi. Jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie z prezentem, to otworzysz drzwi, nie przyjmiesz tego prezentu, to czyj jest prezent? Tego kogoś to nie przyszedł, prawda? To jest tak samo z gniewem, ze złością, jeżeli ktoś przyjdzie, obrzuci cię, kurwa, mnie podrywa, to ty wpuścisz to do siebie. Wpuścisz to do siebie, to jest też taki przykład, jak na przykład spotyka się dziewczyna z kolegą po 40 latach szkoły i mówi do niego, przeżyła przez te 40 lat cały czas z pamięcią, z taką goryczą do niego, bo jej kiedyś ubliżył. I spotyka się i ona mu to mówi, wiesz co, 40 lat myślałem o tym spotkaniu, żeby ci to powiedzieć, bo mi ubliżyłeś, i to cały czas ze mną myślałeś, on nie pamiętam tego. Ona żyła z czymś, czego gość nie pamiętał i dręczyła sama siebie poprzez to, że po prostu przyjęła coś od niego. Coś, co przepłynęło. I to jest właśnie tak, właśnie wpływa na nas wszystko. Emocje. Jeżeli się nie dasz sprowokować w jakąś wojnę, no w jakiś coś, to my się musimy walczyć. Oni nic nie robią. Wszystko wykorzystują nas. Mhm. Brat brata zabijał przez wieki. Oni nic nie zrobili. Nie poczuwają się nawet do winy, bo to ty decydowałeś. Mieliście 10 przykazań Bożych, a szedłeś zabijać, to jak sobie to tłumaczysz później przy życiu? Tak jak pokazują w telewizji, jak Amerykanin wraca z Iraku i jego córka, jego przytula jest pokazywana w telewizji. Ale nie pokazują tego, że ten tata właśnie wczoraj zabił takiego samego tatę, takiej samej dziewczynki po drugiej stronie. Bo taką dziewczynkę. No właśnie. I ten dualizm jest nadrzucany poprzez filmy, poprzez wiadomości, poprzez takie pierdolone, tak, że nie umiesz odróżnić. Jest dużo też takich liderów teraz, którzy niby po naszej stronie są, a właśnie namawiają ludzi do nienawiści. No, na koleżeństwie. No tak. Łeb walną kolesiowi normalnie na... Widziałem, że. No. No dlatego ja, jak ktoś mi mówi, że trzeba walczyć o wolność, to trochę mi się to gryzie. Bardzo mi się gryzie walka o wolność. Walka o wolność mi się wiąże z moją porażką bardziej. Walka to w ogóle słowo walka. Więc słychać na przykład, wiesz, jeżeli ludzie wychodzą się spotkać na jakichś wiecach prowolnościowych liczby i sami o tym tak mówią ludzie w środku, a liderzy mówią, że spotkali się ludzie na manifestacji, to mi się od razu przypomina taki komunistyczny gościu, który mówi, że trzeba tych wszystkich z manifestacji pałować. Oni używają czasami takich słów, którymi się zdradzają i nie wiedzą o tym. Którzy są po tej stronie, a którzy są po tamtej. Widać. Ja na jednym filmiku na przykład nagrałem, że po prostu ci wszyscy prowolnościowi, mainstreamowi redaktorzy, dziennikarze, czy jak ich tam zwało, nie działają na dobra, tylko dla zwodzenia. I ludzie, jeżeli nie będziecie patrzeć im na ręce, będziecie widzieć, będziecie się tak wciągać. I pobierają za was pieniądze i rzeźbią was, jak żyją. To za kilka dni, za kilka tygodni już zaczęli mówić o tym, że zarabiają, że wydają tyle. To jest wtedy zgodne. Jeżeli człowiek wie o tym, że coś daje, ale jeżeli ktoś mi pokazuje walkę cały czas, jaką walczy ze systemem, a efektów nie widać, to znaczy, że coś tutaj kurwa jest na rzeczy. Jeżeli ktoś walczy o jakieś dobro dla nas, walczy, tak, wiecie, kochani, tak, wracajcie do niej wrzutkę, okej, okay, wszystko w porządku, ja walczę przecież dla was. No gdzie? A gdzie efekt? Gdzie jest efekt po tylu czasu czegoś? Wyrok sądowy, nie wiem, orzeczenie, przetorowana droga, że reszta społeczeństwa może iść za nim. Kto to jest? Dlaczego on pokazuje mi filmy, jak on walczy o maseczki gdziekolwiek, czy to pociąg, czy to nie pociąg, czy to gdziekolwiek. Jak ja widzę, jak go ujmuje policja, to przecież jak ja bym był takim człowiekiem, który nie wie nic o tym systemie, to ja bym się przestraszył bardziej. Bo niby walczy o wolność, ale dostaje ulanie. To ja nie chcę walczyć, tak też to ja mówię, z tym zrobić, powinien być krzyczny.
Rozumiesz? Tak. I nie uczy mnie nic. Nie uczy mnie nic. Tylko wiesz, chodzi o efekty. Jaki jest efekt? Jak na przykład porwała mnie pani prokurator, można tak to ująć, bo oni osobiście muszą się spotkać ze mną, czyli napisać do mnie pismo, bądź przyjdą osobiście, bo tak jest, to nie? No wykorzystuję swoje wszystkie narzędzia, jakie mam pod ręką, bo sama im przyjdzie, bo może i duma mi pozwala. Okej, w porządku, może mam taką godność. Co nie? No i policja mnie porywa z pociągu, bo mają zawiadomienie w swoim bębnie, że mam być dowieziony na 48 godzin na badanie psychiatryczne. No i gdzie? Proszę powiedzieć, kto to wystosował, jak to prokuratura. Sosnowiecka. Ja mówię, to gdzie jedziemy? On słyszę, że do MediMedu, takiego tam, co jest akurat taki psychiatry do liczenia. Ja mówię, to ja mam kopertę tutaj, mówię, panowie policjanci, jesteśmy w Zawierciu, to jest 60 km. Ja mam kopertę tutaj, mówię, i pismo z tego właśnie MediMedu, gdzie byłem tam osobiście i powiedziałem, że na podstawie powszechnej deklaracji praw człowieka nie zgadzam się na jakiekolwiek ingerencje w moje ciało, a tym bardziej w mój umysł przez kogokolwiek. Nie zgadzam się i złożyłem im to na ręce, kazałem im to podpisać i napisać, że się nie zgadzam. Na podstawie powszechnej deklaracji oni mi to napisali, to po co macie tracić paliwo, pieniądze, czas, wy tam jechać ze mną? Macie tutaj tą kartkę, odbijcie se na ksero, będziecie mieli wszystko elegancko, po co ja mam tam jechać? A oni mówią, że muszą, a ja mówię, jak to muszą, przecież mam kartkę, wszystko macie tutaj na tej kartce, nie muszę tam jechać. Ale musimy, no to jedziemy do tego budynku, no i wzywa mi ktoś tam, ja mówię, że ja tam nie wchodzę w ogóle, bo ja wszystko już tutaj powiedziałem, nie wiem, po co mnie robię, to jest porwanie. Gdy ktoś poniesie za to koszta, pieniądze, bo to jest, mówię, nie dość, że ja zaniechałem przez to mojej misji podróży, gdzie mogłem stracić mnóstwo pieniędzy, bo mogłem jechać na przykład na licytację domu i tracę 2 miliony przez to, że ktoś mnie porwał. Nie zdaję sobie z tego sprawy. Ja mogę to udowodnić, jeżeli tak by faktycznie było. Jeżeli ja stracę ten dom za 2 miliony, które mogłem kupić i stracę wadium, które wpłaciłem, na przykład, nie tam 200 tysięcy, to ona by to musiała zwrócić. I teraz tak, porwali mnie i mnie przywożą, i rozpięli kajdanki, a ona mówi do nich, bo ja mówię, proszę mi to powiedzieć na szybko. Ja mówię, pan nie wyraża zgody, ja mówię na podstawie powszechnej, ale to ode mnie to wszystko dziękuję. Ja tylko nie zdążyłem nawet tego powiedzieć. Ja mówię, co teraz zacząłem kumać kimonaje, no i mi rozpięli kajdanki, a ona mówi, ale ja tu nie badam pacjentów. Aha, to kto to jest? Pani prokurator? Super. No. I oni mnie zapięli z powrotem w kajdanki. Ja mówię, panowie, możecie to zrobić na zewnątrz? I zapięli mnie przy niej, czyli uwięziła mnie. I patrzała na to, a powinna stanąć w mojej obronie. Powinna się nie zgodzić, nie zapinać go. Nie zrobiła tego. Czyli pozwoliła na to, żeby mnie ktoś uwięził. Jak u mnie, jako człowieka. Rozumiesz? I wychodzę z tego pokoiku tam, potem mówi, że tam jeszcze mnie musi jakiś lekarz przebadać. Ja mówię, przecież wiecie dobrze, że ja nie wyrażam zgody żadnej, moi drodzy, tutaj. No tym dobrze wiecie, macie to zostawione. Wy mi nic tutaj nie dacie kartki, kto pokryje te wszystkie koszta. Już nie mówię, że za bilet pociągowy, już nie mówię, że musiałem stracić cały dzień, ale mówię, że zawsze traktuję to jako edukację, bo z tymi gliniarzami mogłem trochę zamienić słów. I jak wyszliśmy, to ten gliniarz jeszcze mówi, że musimy chwilę poczekać, bo on musi dostać informację od siebie z komendy tam, od swojego tam dowódcy, że wszystko jest okej. Okay. No i poszliśmy do radiowozu i mówi, żebym wsiadł do radiowozu, że odpili mi kajdanki, żeby nie wyglądało tak, że my stoimy i pogadamy. Ja z nim normalnie gadałem jak z ludźmi. Ja wiesz, jak to wygląda w środku i tak dalej, i tak dalej. I ta pani prokurator z tamtego pokoiku wyszła od razu. Tak jakby czekała na mnie. Rozumiesz? Czekała tylko na mnie, żeby się ze mną spotkać, żeby tylko usłyszeć ode mnie, bo musi osobiście usłyszeć, że się zgadzam. Bo jakiś przewód był otwarty wcześniej i żeby móc go zakończyć, to musi osobiście to zrobić. Jeżeli ona coś otwarła, to musi się ze mną osobiście spotkać, żeby to zakończyć. Nie może tego zrobić przez jakiegoś swojego kogoś, bo to jest jej decyzja w stosunku do mnie, jako człowieka. A my jako ludzie, że jesteśmy uwikłani, to mamy zawsze kogoś, kto decyduje dla nas, co nie? Taki lekarz, czy jakiś prawnik, ktoś tam. I tu ona akurat w tym momencie wyszła i nie wiedziała, że jestem w środku rozpięty i siedzę to na krześle i ona mówi, no ten co było 15-15 to wolny jest już, a ja wysiadam z nim do wozu. Ona się przestraszyła. No ja przecież nic na niej nie mam. No, mogła tylko powiedzieć oficjalnie, kim jest, dogadać się normalnie, to wiesz, na luźno, ale nie chciała wyjść spoza tej kurtyny i się przyznać, no. A ja już od razu wiedziałem, że to jest pani prokurator, że przyszła po prostu ode mnie osobiście, bo musi coś zapisać w papierach, żeby napisać, że Krzysztof na przykład tamten, którego powołała, nie zgodził się na badanie psychiatryczne. Ona to musi zrobić, nie lekarz.
No. Że ja nie wyrażam zgody na nic. No. O to tutaj chodziło. Dlatego takie przykłady życiowe mi dały do zrozumienia, że jak my idziemy do systemu i damy zawiadomienie mu, że my już wiemy i rozumiemy wszystko, czyli nasza prawa, czyli ten awidawit, tak mówicie, czyli ten akt woli, czy deklaracja samostanowienia, to zawsze w prawie jest aktem naszej woli. Zawsze to będzie, jeżeli mamy poświadczenie czy ten przeświadków, to jest awidawit pod przysięgą, czyli nasza prawda. To, co wyjawimy tam w tym piśmie, to jest naszą prawdą. Możemy sobie to jakby umocować przez pocztę, bo to jest pierwszy notariat. Potem możemy sobie to umocować również, nadać repertorium u notariusza, czyli nie dość, że sam dokument nam wpisze w repertorium, to jeszcze przy nim, przy notariuszu, poświadczyć podpis, jaki będziemy stawiać już w życiu. I już nie możemy tego zmienić. A jak postanowicie się podpisywać, tak będziecie się podpisywać już. Bo on już wam nadal repertorium. Żebyście sami nie produkowali wielu dokumentów, to będziecie po prostu produkować tylko jeden. Rozumiesz? Czyli jeden dokument taki, który będzie, który im tam zostawicie i będzie zgodny. I za każdym razem, co będziecie chcieli złożyć jakiś dokument, to przychodzicie wtedy jako wy, jako zwierzchnicy, spatrzeć, zobaczyć, jaki jest system. Wchodzicie i mówicie, że tutaj jest jakiś fundusz, dają pieniążki. Okej, to ja wam napiszę audyt, czyli ja coś chcę na przykład. Liczmy, że spotykamy się tutaj, liczmy, że mam też fundację, czy organizację, czy stowarzyszenie, czy cokolwiek. Pytam się was o zgodę, chcecie, to mogę zorganizować jeszcze jedno spotkanie u każdego z was. Tak, chcemy. Dobra, no to ja mogę zadziałać tak, że złożymy audyt na przykład do urzędu, żeby pozyskać jakieś środki publiczne. I organizujemy na przykład spotkanie, na przykład przy okazji jakaś integracja społeczna, czyli rozwój wsi i gospodarstw, na przykład z ziołami i ze zdrową żywnością. I chcielibyśmy pozyskać z takiego funduszu, czy taki fundusz jest. Jeżeli jest taki fundusz, że można na to pozyskać, to my wypisujemy cały audyt rzetelnie, zgodnie, robimy to jako w zarządzie na przykład, czy nawet ja sam wam mogę przedstawić, że możemy pozyskać środki, wy mówicie ok, w porządku. Składam audyt do urzędasa, który powinien działać dla nas powinien działać, czyli on jest tylko takim kimś, komu dajemy to, bo on tam jest umocowany, on bierze te środki, więc może to zrobić. Możemy ominąć jego proces, możemy sami pobierać te środki, nie musimy się do niego oświetlać. Musimy sobie postawić kogoś w Unii też, to nie? Tam jakiś Dwitaj jest rzecznik praw obywatelskich. Stoi jeden gościu za 38 Polakami. To jest tak samo jak my tutaj. We wsi możemy mieć normalnie ludzi, z którymi sobie założymy na przykład jakiś samorząd, jakiś na przykład stowarzyszenie. Pod stowarzyszenie możemy mieć organizację, fundację. Fundacja po 2 latach się przeznacza na organizację, czyli pro publico bono, czyli można pozyskać jeszcze jakieś inne fundusze. W środku możemy mieć wyznanie ludzi rdzennych, możemy mieć jakiś swój własny kult, czegokolwiek. Spotykamy się raz do roku, mamy ognisko, nikt nam nie może wdechnąć, bo nas obowiązują prawa kanoniczne, czyli jesteśmy wyodrębnioną społecznością, czyli ludem rdzennym. A no właśnie, gdzie są zawarte te prawa ludów rdzennych? W rezolucji z 2007 roku, bo w 2006 miała wejść, ale weszła w 2007. To jest deklaracja ludów tubylczych, tak to się mówi. Bo ludy tubylcze to są ludy z ziemi. Ci, którzy tutaj są w ziemi. Dlatego nie należy sobie brać tego tak, że jak ktoś nas powie ty tubylco, czy tam cokolwiek, bo tak jest praktycznie z natury, tak to wynika, że my jesteśmy tu z ziemi. Jesteśmy ziemskimi istotami, nie jakimiś przywyższami skądś, tylko tu posiadamy jakby ziemię, grunty i te wszystkie złoża należą do nas. Wszystko. My nie potrzebujemy granic. My nie mamy granic. Jako ludy rdzenne to jest nasza ojczyzna. To nie jest... Polska nie ma granic. Jak się wniesiesz samolotem, balonem, to nie masz granicy. My Słowianie wiemy o tym. My z Białorusinami, z Ukraińcami, ze wszystkimi innymi normalnie rozmawiamy. My nie mamy żadnej wojny. No wojna jest tylko polityczna. W głowach tych baranów, a kto się na to godzi, to tylko kto się na to godzi. Każdy żołnierz, który, jeżeli jesteś nawet pod okupacją teraz, bo wojna się nie skończyła, bo II Rzeczpospolita nie podpisała paktu rozejmu z III Rzeszą, więc cały czas jesteśmy w trakcie konfliktu zbrojnego, tylko że nie widać tego tak na bardzo. Papier, nasze pociski są. Dyplomacja, więc jeżeli jesteśmy pod okupacją, to nie może okupant powoływać do wojska okupowanej ludności, do swojego. A powołują i to się każdy godzi na to wtedy.
Nawet nie wiedzą, komu służą. Żołnierz myśli, że działa w dobrym imieniu, a idzie strzelać do braci w Białorusi. Przecież my z nimi nie walczymy. Nawet z tymi talibami my nie walczymy. Ja jestem tego zdania, że jeżeli tak bardzo chcą przejechać do Niemiec, podstawiam autokary, pociągi, zapewniam im prowiant, stawiam tam już domy, tam już stoją szpitale, już stoją dawno, żeby im zapewnić, bo to człowiek przecież. A oni pokazują w formie, żeby nas zbuntować, złość, odgradzając się, bo polityka ich jest taka, że chcą wszystko poprzejmować, bo już nie wiedzą, czego się chwycić. Żołnierz, który tam jedzie, strzec granicy przed kim? Przecież ten ktoś chce przejechać do Niemiec, no to przecież wezwała ich Merkel, czemu nie zawieźć ich do Niemiec? Po co ta polityka? A może ich specjalnie wywieźli? No. I teraz chcą wrócić do domu, bo mają rodzinę poza granicami, bo mogą mieć. Nie muszą się nikomu tłumaczyć, bo oni mają, oni znają swoje prawa jako ludzie. Nawet sami tam mają, nazywają się, nie mają nazwiska żadnego. Poprzyjmowali, gdyby Arabowie się dowiedzieli, że naciągnęli na nich kredyt tras do 2030 roku, to by im wszystkim głowy spadły z tego, biorąc ich stamtąd. Bo wzięli ich stamtąd, przynieśli tutaj, oni mają tak dobre Boże imię. Osama Bin Laden to jest Osama, Bin to znaczy syn, a Laden to jest jego ojciec. On się nazywa Osama syn Ladena. Oni tam nie mają nazwisk, tu ich przywieźli, założyli im trusty, PSL pozakładali. Ludzie zrobili obywateli. Zgadza się, żeby pozyskiwać z ich ziemi trusty, bo mają już taki dług publiczny. I muszą się wywiązać teraz z tego. I przyjęli 2 miliony ludzi po to, bo to zrobili z tego pieniądze, walutę. No to taki biznes. No. Dlatego oni tak chcieli przyjmować tych uchodźców. No więc tak, jeżeli chcą przyjmować, okej. Siano. My może, no nie, ziemia, no najpierw im zbombardowali całą okolicę. Gdzie nie mają gdzie, no tak jak powiedział Jezus, nie będzie tej żadnego kamienia na kamieniu. Tu była Syria, Damaszek. Tam było targowisko właśnie. Tam było właśnie ten szlagier wadny. My żeśmy tutaj jako Słowianie przyprowadzali Arabów, z którymi robiliśmy interesy, konie, do Janowa, szlagier bursztynowym. Zobaczcie, jak są zamki po ustawiane do samego kraju, tam właśnie, Syrii. My żeśmy strzegli tą całą trasę, żeby mogli przyjść godniej, żeby nikt nie napadł po drodze. Iran jako jedyne państwo przyjął nas podczas wojny, żeby nas schować. Żadne inne naokoło nie. Wszyscy zdrajcy. Niemcy jeszcze uczciwi, bo powiedzieli, że jak napadną, to napadli. No. To tylko się zachowali uczciwie. No, tak samo Turkowie nas szanowali. No to też wiedzą, bo mówią o Lechistanie. Ale jak nie było Polski, to nie uznawali, że... Oni Lechistan i dalej tak o nas mówią. Oni tak mówią, że my jesteśmy z Lechistanu. My dobrze o tym wiemy. Od nich, z ich strony, goście, jak się wypowiadają, mówi, że ten, kto poznał historię Słowian, to dobrze wie. Oni już są w czarnej dupie. Oni wiedzą, że jak Słowianie się zbierą, to z jeńców nie biorą. W ogóle. Do niczego. Oni się tego tak boją. Oni wiedzieli, co się będzie dziać. Już od tego, dlatego te ludy słowiańskie tutaj są tak ciemiężone. Niemiec zarabia dużo, my tam mamy być tylko... No bo my się na to zgodzimy, patrzę, my jesteśmy dogara, tacy, że my jesteśmy... Mówić. Jak spojrzymy sobie na ludzi, na nasze uczucia i na nasze... My jesteśmy gościnni, pomocni, wiesz. Wiesz, jesteśmy, wspieramy się w jakiś sposób, wiesz, pomimo tego, że każdy ma tam swoje jakieś humory, okej, w porządku, no jak człowiek, to też jest uczucie, no, ale wiesz, my tak jak oni, tam jak pojedziesz do Iranu, to tam oni mają podobne zachowania. No właśnie słyszałem, że to są najbardziej przyjaźni nastawieni. A robią w takie, wiesz, taki młyn po to, bo to jest gra polityczna, nie nasza telewizja. My się kontaktujemy z zewnątrz, z ludźmi na Białorusi, na Ukrainie. Nie ma żadnej wojny pomiędzy nami. Oni się wcale nie muszą z nas martwić. Nawet do Łukaszenki dochodzą wiadomości. My nie mamy z nikim. Ktoś, kto idzie służyć do wojska, jakieś uczniaki, co nie mają nawet broni z nabojami. Mój znajomy, który poznałem ludzi takich, którzy gdzieś tam mają różne funkcje, no to jest strażnikiem granicznym, mówi, co mam zrobić, bo znaczy dzwonił inny kolega, ale tego strażnika granicznego dzwoniłem, żeby się zapytać o różne rzeczy. To dzwoni, mówi, bo syn jest w wojsku, ma do podpisania kontrakt i chcą mu dać broń nieprzypisaną, bez naboi. To jak? Zgodzi się na coś? Jakbyś się na wojnę, zgodziłbyś się iść z kijem? Ja bym się nie zgodził na nic. Jechałem z żołnierzem pociągu i mu przedstawiłem formę tego, bo on może nie wiedzieć. I mówi, pytam się go, tam z Białorusi wracasz, mówi, ty więc jak tam mówiłeś, tak jest, jak mówią, czy... A mówi, na razie stoimy, bo ja mówię, widziałem, że oni tam kontakty nawet mają problem. No oni mają problem, nie mamy. Ja mówię, właśnie. Ja mówię, to pozdrawiam. Patrzę tak, przyjrzałem się na jego ubiór ogólnie, mówię, buty nie zajechane.
Mówię, nic tam to chyba nie robił. W telewizji też tak rzuciłem okiem, zobaczyłem co na moją propagandę się ją tylko spacerują. Mówią, że jest jakieś pomieszczenie, gdzieś jakiś budynek do 1000 osób, że nikt tam nie mieścili. Pierdu, pierdu. No i mu przedstawiłem, że Morawieckiego złożyliśmy doniesienie do prokuratury. Morawieckiego, Szymowskiego, Lińskiego, no wszystkich, którzy to prowadzili do domu. To dostaliśmy pismo. Że nie podlegają jurysdykcji w Polsce. No to są. No oni mają immunitet, prawda? Kto ma? Od kogo? Ode mnie? Jaki immunitet? Nie podlega pod jurysdykcję w Polsce, tak? Ma immunitet i ogranicza ich. To znaczy, że może mi gwałcić dzieci i wszystko i immunitet go ochroni. Szatan nie zdobi człowieka. Szatan nie zdobi człowieka. Immunitet, nie ma nikt takiego. No, tak właśnie się jeden adwokat tłumaczył, że oni mają immunitet. No, nie ważne. Może mieć immunitet, bo działa dla ludu, bo powinien społecznie działać, czyli na przykład nie płaci mandatu, jeżeli przebywa. Mogę się na to zgodzić jeszcze, jako ja. Ponieważ ja mam w pilnej sprawie, okej, w porządku, żeby nie zakłócać szyku, biegu, sprawy jakiejkolwiek, można mój immunitet na takie rzeczy dać. Ale jeżeli zrobi wypadek i zabije człowieka, no to jaki immunitet? No dokładnie. Nikogo immunitet nie ochrania. To nie mówi, szatan nie zdobi człowieka. To jest tak, jakby ktoś otrzymał, wiesz, bezprawnie. No to pod jaką jurysdykcję w takim razie podlega? No znaczy, że jeżeli nie podlega pod sąd w Polsce, to nie jest Polakiem. Nie jest Polakiem. Nie jest. No Andrzej Sebastian Duda nazywa się Aaron Feigenbaum. Stolzman to był Kwaśniewski. Bolek też się nazywa inaczej. Większość biskupów w Polsce, nuncjuszy też są właśnie nie są Polakami. To gdzie takich sądzić? Gdzie takich sądzić? Ja nie wiem, jak ich sądzić w ogóle. Tak jak za czasów II wojny światowej. Ja bym musiał, jeżeli chciałbym ich jakikolwiek wyrok na nich zrobić, to oni już są skazani już z bomby. Nie trzeba nic mówić, żeby zdawać im wyrok, oni dobrze wiedzą. Skarpetki i bańcy. My o tym dobrze wiemy. Raz tylko, jeżeli zadziałali na naszą niekorzyść, to już jest dla nich wino. Tylko oni szybko się odrobią. Zanim zapali, to nie... Dlatego, wiesz, oni działają na takiej zasadzie, wiesz, no, niczego nie robią tak naprawdę. Wszystko robią my. Nazywają tych, którzy na przykład nawet są w urzędach i są gojami, tak jak ich nazywają, czyli Polakami. No więc jeżeli on wykonuje pewne jakieś sprawy dla nich, no to nawet gdy będzie łamał prawo, to na niego to wszystko spoczywa. Nie na nich. Oni dają rozporządzenia, które... Ale nie mają obywatelstwa polskiego? Może nie mają, nie wiem. Ty też nie masz. Podobno podwójnie mają. Ty też nie masz. No ja nie, bo nie podpisywałem żadnej umowy. Nikt nie ma. A na przykład jest napisane w prawie tym sądowym, że sędzia musi mieć obywatelstwo polskie. No powinni mieć, oczywiście, i zdany z języka polskiego. No to nie rozmawiam z nimi. Ja dzwoniłem do prawników, do instytucji, tam gdzie się jeździ szkoły, jakiejś akademii prawniczych, żeby mi powiedzieli po prostu, bo jedno pytanie chciałem, żeby mi powiedzieli. No powiedzieli, że napisać maila, bo przez maila i to opłata, a oni później mówią, no mówię, dobra. W końcu zadzwonię do pani od polskiego wojewódzki, tam znalazłem sobie ją, uczyła do matury i się zadaje pytanie. Proszę powiedzieć, mówię, jeżeli żyję tutaj na terenach polskich, no i mam sprawę sądową i mam tam taką, bym powiedział, okrężną logikę, której troszeczkę nie rozumiem, tego języka prawniczego. Niech pani powie, co bierze normatyw i nadrzędność nad słownictwem w posługiwaniu się, czy to w prawie, czy to gdziekolwiek indziej. Ona mówi słownik PWN. Więc mówiła, dziękuję pani bardzo za odpowiedź. Czyli taki sędzia ma pan ukończoną maturę z języka polskiego, proszę pokazać. Zanim zaczniemy rozmawiać. Ja chcę z rozmawiać i dorozumieć pewne. Nie masz? To proszę legitymację państwową też nie masz? Może obywatelstwo też nie masz? Kim jesteś? Ja z tobą nie rozmawiam. Wszyscy ludzie, którzy są w więzieniu, nawet czy to ukradli, czy zdalimy, to są więzienie polityczne. Wszyscy. No jesteśmy w trakcie okupacji cały czas. Czyli to na przykład wysyła do nas sąd pismo. Proszę się stawić tu, to najpierw dobrze, postawię się, ale proszę mi wykazać, że ma tutaj... W zależności co chcesz osiągnąć, bo zapisy niektóre te audytów są zgodne, pomimo tego, czy to są Polacy, czy nie Polacy. Jeżeli zapis audytu musi być zgodny z pewną z zadłużeniem, że tak powiem, czy z jakąś inną rzeczą, że oni muszą przelać, tak jak to jest na handlu, przelać z jednej strony na drugą stronę kwotę, żeby to była wyrównana forma, czyli się coś odbywa, jest jakaś krzywda, liczmy przeważnie. No to wtedy na przykład, gdy ma być rozpatrywana sprawa, no to ja chciałbym bardzo wiedzieć, czy będzie rzetelne i uczciwe to wszystko.
Jeżeli ja jestem zwierzchnikiem władzy, jak jestem dorosły, na przykład jak w mojej formie, no to ja chcę wiedzieć, no, na jakiej podstawie wszystko macie mi wykazać. Wy prowadzicie wobec mnie jakieś dochodzenie, ja chcę wszystko wiedzieć. Rozumiesz, a jeżeli nie, jeżeli jesteś po tej drugiej stronie, no to właśnie ten ktoś pełni tą funkcję tego nadrzędu, tego rodzica. On też zwołują takie zebrania administracyjne jakby, bo to nie jest żadne postępowanie karne czy coś, jeżeli chodzi o pieniądze, tylko oni zwołują postępowanie administracyjne, ale bez zgody beneficjenta. Czy to tak właśnie wygląda? No tak, no to się tak odbywa. No, oni mają jeżeli chodzi o giełdę papierów wartościowych, no to jest na takiej zasadzie praktycznie. To się wszystko opiera na pieniądzu, czy na tym bądzie, instrumencie, na przywodzeniu. Rozumiesz? Czyli pewne zadłużenie, które gdzieś tam wygenerowali w trakcie, gdy się go zrzekamy, no to wyrabiają sobie dowód, czyli zamiast wziąć wszystkie swoje dobra i zacząć nimi sam dysponować, to my oddajemy im na własność z powrotem na operację. Ale oni też muszą mieć do takiego postępowania zgodę naszą jako beneficjenta. Zawsze, tak? Wszędzie zobacz, zgody muszą. A robią to bez zgody. Wszędzie, no nie no, robią bez zgody, no ale już zgody złożyłeś. Nie możesz, no, kiedy wyrobiłeś dowód. Aha, no. Czyli działają w swoim imieniu, jako urzędnik. Urząd stanu cywilnego to takie targowisko. Ojciec przychodzi i sprzedaje na targu. A oni wywożą to za granicę. Porywa na przykład dziecko. Jak wycofać tą zgodę? Bo każdą umowę można wycofać, bo ona jest abuzywna. No musisz im zawiadomić o wszystkim. Twój audyt musi być zgodny z twoją wiedzą. Czyli to, co tam napiszesz, musi być na tyle wiarygodne i rzetelne, żeby oni mogli się z tym zapoznać. No bo to właściciele mają tą umowę tak jakby z prezydentem miasta czy burmistrzem. No to, tak, no to, to do się, niego wtedy. No najlepiej się z nim spotkać i porozmawiać, bo nie wiem, czy oni nawet też to wiedzą. No zobacz sobie, że jeżeli pisze do nas jakiś sąd, czy ktokolwiek, co nie? Przez pocztę. No to czemu to nie ma znaczka, tylko pisze umowa oparta pobrana. Czyli tak, poczta ma umowę ze sądem, ale nie ze mną. Jeżeli nikt nie ma ze mną umowy, to więc ja nie będę tutaj za nich płacił. Dlaczego? Ktoś używa mojego imienia i nazwiska. Trzeba sobie zastrzec to, powiedzieć im, że wiesz już o tym. Bo oni będą i tak pisać. Poprzez to, że się zgodziłeś już w urzędzie. Teraz musisz pójść i dać im takie zawiadomienie, że po prostu ty już chcesz sam dysponować swoimi, nie jesteś fikcją prawną żadną, ani nie jesteś żadnym podmiotem. Sąd to robi orzeczenie, orzeka. Orzeczenie, podmiot. A jestem narodem, jestem w narodzie. To ja jestem tutaj u góry. Ja mam narodowość, nie mam obywatelstwa. Jeżeli ja mam narodowość, to ja w tej nie dość, że mnie wiążą wiązy krwi, bo z dziada pradziada to jeszcze więc z ziemi. Czyli mam dwie formy. Obywatelstwo mogę po nie wystąpić. Bo obywatelstwo się wystąpia. Musisz po nie przyjść, żeby ci je nadali. Każdy powinien wystąpić o obywatelstwo. A kiedy ty wypełniałeś formularz o dowód i wpisałeś obywatelstwo Polsce, skłamałeś. A to jest grozi od 6 lat do 8 lat więzienia. Za poświadczenie nieprawdy. Ale wymagają. Kto wymaga? Powiedz mi, kto stał cię pałką, bił po głowie i powiedział, że masz nie pełnić? To? A, no to tym bardziej, że się dałeś zmanipulować kartce papieru. Tak jak dowód potrafi ci odebrać majątki, wsadzić cię do więzienia, aby zabić. Plastik. Czyli trzeba urzędowi miasta tak jakby też wymówić posłuszeństwo, napisać to, co wiemy. Jak chcesz, jeżeli jesteś w więzieniu i ci już znudziło siedzieć, do naczelnika napiszesz, że już wypowiedzenie, że już chcesz wyjść? To komu chcesz wypowiadać cokolwiek? No to znaczy, trzeba je poinformować po prostu. Poinformować, informować, że masz już wiedzę na tyle, że po prostu już wiesz, na czym to polega. I każdy urzędnik, no ja cały czas mówię, jeżeli papież coś ratyfikował, czyli coś ratyfikować to znaczy coś przeczytał, dowiedział się i jakby wyniósł to do góry, czyli powiedział, że to jest zgodne. Wszystko i tak powinno być. O, czyli ratyfikował, czyli największa głowa na świecie. Cezar, Pontifex Maximus. Nawet sami Żydzi mówią przy wypuszczeniu na przykład Barabasza czy Jezusa. Chcecie, żebym wypuścił waszego króla? Oni mówią, my nie mamy króla, mamy Cezara. Więc już wiadomo, o kogo chodzi. A on ma co na głowie? Żydowską beretkę, tak? Niech się nie potrójna korona jest. Niech się nie podoba. No dobrze, no bo to jest niebo, ziemia i chyba piekło, czy tam coś. Oni sobie się nazywają matką przecież wszystkich kościołów.
To się nazywa ten trust sex, jakoś tak, nie? Czyli no, sześć. I są trzy trusty, trzy szóstki, sześć, sześć, sześć. Możliwe, no patrzmy, my w Biblii, jak otworzymy, to mamy formę kobiecą i męską, mamy z angielskim male. Jak się dziewczyna na przykład przewróci w jakimś filmie, może widzieliście, a druga stoi z boku, to mówi, o man, co nie? Man, man to jest człowiek, man. Teraz, a mamy drugą formę, human, to jest człowiek. Teraz będziemy mieli humanoida, humanoid. Czyli mam man, human i humanoid, jakby to nawet ująć? Nie wiem, no. Czyli human to jest takie... No i to już jakby humanoid. Kto? Jak oni na przykład teraz bestia, to robią? Może. Co robią? Wszczykują jakieś geny na zmieniają, nie? Nie, dajmy na to. No ten, który jest zaszczepiony, to teraz już wiadomo, to już jest ustawy, humanoid. Więc coś już jest na rzeczy, bo jeżeli jest ustawa, na przykład, że człowiek zaszczepiony, który spowoduje wypadek, nie uzyska odszkodowania. Więc jeżeli jest taka mowa w piśmie, ktoś to ujął w takiej formie, chociaż nie powiedział tego wprost, to daje mi do myślenia, że coś jest na rzeczy. Bo to jest na takiej chyba zasadzie GMO. No jest w naturze kukurydza. Tak, kukurydza należy do korporacji, też. Zmieniona genetycznie, no to do korporacji. No to korporacja zmieniła nas genetycznie pod naszą zgodą, bo wszystko jest w sprawie naturalnej. Jeżeli chodzi o roślinność, to chodzi też o władzę, czyli produkowanie żywności, które nie rodzi. Tak, ale chodzi mi teraz o analogię do ludzi. One mamy, ale nie mają pestek. Bez pestek, na przykład. Chodzi o to, że wybieranie naturalnej żywności, żeby było korporacyjne, bo oni chcą czerpać z tego pieniądze. No tak. I chodzi mi też analogia do ludzi o tą kukurydę, że jak oni nam preparat genetyczny zmienią geny, no to jak my udowodnimy, że to jest nasze ciało, to już ich ciało, bo zmienili genetycznie. No tak, teraz mówią o tym, że zależy pod kogo się podebniesz. No, ile jest tych agencji, które robią szczepionki, a teraz tam Pfizer, Johnson Johnson, jeszcze jedno, tak? Podobnie. Jeszcze nie należy. Jeszcze jakiś czwarty jest, tak? Tak. A teraz udowodni, że prawa człowieka podlegają pod ciebie, jak ty już nie jesteś men, tylko human. Albo humanoid. No tak to właśnie jest, dlatego w podpowiedzi na przykład poprzez pismo, to mówi tak, jak on tam się wypowiada, bo Jezus tak naprawdę to nie był jakiś taki chłopczyk, który się urodził w jakiejś stajni i miał słabą z buty wystawała, bo można to rozmyśleć w kilku kwestiach. Mówią do niego mistrzu, naucza w synagogach, w największych uniwersytetach, takie Jagielloński, Oxford. Chłopczyk ze stajni, tak? Ojciec Józef z Galilei, czyli był Słowianem, tak? Ponieważ Galowie walczyli z Rzymianami. Więc jeżeli był Galem i był rzemieślnikiem i umiał robić piękne meble z cedru, które są na tamte czasy tak drogie, to Jezus jak chyba nie był taki biedny, więc na pewno się wyuczył w prawie. Więc jeżeli się wyuczył w prawie, to był kimś wysoko postawionym. Mówili do niego, zwracać się do niego jak do urzędnika. Mówili do niego rabi. Rabi to ten ktoś, kto nie jest kawalerem, ma żonę. Do tamte czasy, jeżeli on mówi do swoich uczniów, musicie się nawrócić, nowo narodzić, nawracacie się, synie, musicie się nawrócić, czyli do tyłu musimy wrócić, czyli prawa człowieka, natura. Stacie dzieci, no tak, chcecie wejść do Królestwa Niebieskiego, tak. Musicie być jak tak. Te dzieci. Czyli a co robi dziecko? Tatusiu, czy ja mogę na dwór? Zadaję pytanie. Asking. Asking, czyli asking, jesteś królem i asking jednocześnie, a Jezus jako Słowianie, myśleliśmy, bo nawet w Koranie jest napisane, że on go nazwał Isa, co nie? A to tam na tamto Isa po arabsku znaczy jest, a my nazywaliśmy go Isas, jako Słowianie, tu mamy Is, As, czyli ten jest albo ten As, czyli ktoś wysoko postawiony. A jeszcze to się wiąże, nawet mogę wam powiedzieć, bo tak może nigdy nie zwróciliście na to uwagi, ale jak sobie tak uświadomicie, to zrozumiecie, dlaczego Jezus jako Jezus był i Isas, dlaczego ma takie znaczenie jak Isas, bo się nazywał Isas, my tak na niego mówiliśmy, to jak mówił kiedyś, że jest początkiem i końcem, to jak się dziecko Maja rodzi, to pierwszy jego wdech to jest Is, a jak człowiek odchodzi z tego świata fizycznego, to jest czyli wydech. Więc mamy początek i koniec. Dlatego to jest tak, że to co mówił, to mówił o prawdzie. Dlatego oni się jej boją, bo boją się stanąć w prawdzie.
Dlatego jak my przychodzimy do nich z prawdą, to na nich się objawia tak jakby wszystko. Wszystko na nich. Muszą się nawrócić. Oni tak, oni wtedy wyrzut sumienia na nich spada okropny. Bo pewnie wszystko szło płazem, bo żeśmy się na wszystko godzili. No. A gdy mówimy do nich, to widać to nawet z policjantami, z urzędnikami, widać to, że przedstawianie prawdy, czyli jak ja spotykam się z policjantem, to mówię do niego, wie pan, że moje dane są chronione? Mówię, że zastrzegam sobie wszelkie prawa. Niech pan o tym wie, że ja zastrzegam sobie wszelkie prawa jako do siebie, do swojego ciała, do swojej duszy. Ja to mówię. To, że pan chce ode mnie moje dane, to ma pan je tylko przyjąć po to, że ma pan nie wykorzystywać. Jak ja mu przedstawiam tą prawę, prawdę jasną, on nawet czasami tego nie zapisał, oni w ogóle tego nie zapisują. Niektórzy, Jowita miała napisane na kartce i to wręczyła mi kartkę, że jestem żywą kobietą, tak się nazywam, proszę. On jak to wziął, no to kartkę miał, ona sobie zrobiła zdjęcie, dowód, że mu dała, nagrała wszystko. Nie może założyć jej sprawy, bo mu powiedziała. Jak do sądu pójdzie i powie, no dobrze, na podstawie mu dałam kartkę. Powie też prawdę. Mam zdjęcie, proszę tutaj zobaczyć. Wręczyła mu, że zastrzegał swoje wszelkie prawa. Wtedy spada wszystka odpowiedzialność na niego, że pociągnął do odpowiedzialności sąd. Bo dostał zawiadomienie od niej. Że ma nie wykorzystywać danych. Przekazał dane. Tak. No i teraz wiesz, jak on poleci na to, że ty coś zrobiłeś pod tego sądu, to ty masz dowód to, że ty mu już powiedziałeś przecież. Wszystko zastrzeżenie prawa, masz kartkę, tutaj mu wyczerpać, bo on ci podpisu nie zostawi. Dlatego my żądamy, proszę mi podać imię, godność, pańską, nazwisko, numer, stopień, pod jaką prokuraturą. Im więcej w informacji wiemy, to tym więcej możemy wciągnąć rzetelnie w pismo. Jeżeli tak będziemy chcieli uzyskać jakieś odszkodowanie bądź cokolwiek, żeby nam nic nie groziło, bo wtedy mamy zabezpieczenie. Na przykład u nas teraz jest taka sytuacja, że dyrektor szkoły przekazał no, uczniów dane, nawet skądś wiedział, że oni są albo zaszczepieni, albo nie zaszczepieni i bez zgody. Na kwarantannę poszli. To no, on do odpowiedzialności wtedy może być tak, pociągnięty. Ponieważ, no nie, no, zawsze wymiga się, ponieważ z tego względu, że jeżeli ty nic nie zrobiłeś wcześniej, nie zastrzegłeś swojego dziecka danych jako rodzic, a byłeś pod systemem, czyli oddałeś już władzę systemowi, to więc dzieci są pod waszą opieką. System wam je wypożyczył, ponieważ jesteście opiekunowie prawni, to znaczy kuratorowie. Tak, ale sam fakt podzielenia dzieci na zaszczepione i niezaszczepione w świetle obecnego prawa, no to wtedy możemy egzekwować to właśnie, że ktoś zadziałał w ten sposób. Ale będą zawsze wychodzić z takimi nielegalnymi sprawami, bo my nic nie zastrzegaliśmy, bo żeśmy wszystko powierzyli. Jak wychodzisz, to jest tak jak właśnie z tą ratyfikacją. Jeżeli papież ratyfikował coś, jakieś pismo do tych urzędasów, to jeżeli ty, tak jak ja robię na przykład, ja sobie wziąłem, odbiłem sobie konwencję prawa człowieka i jadę z tym do urzędnika i mu daję prawa, jakie mnie obowiązują. I ma się z tym zapoznać. Czy on to przeczyta, czy nie przeczyta, mnie to nie interesuje. Najlepiej jakby było, jakby o tym wiedział i przeczytał i tylko to stosował. To by było cudownie, co nie? Jeżeli ja mu daję to, na drugim sobie żądam potwierdzenia, że to odebrał w kancelarii czy gdzieś, czyli wiem o tym, ja to wiem już na swoją dobrą stronę. Ja już to wiem i dla swojej rodziny, że mam potwierdzone pieczątką przez niego podpisaną, że poświadczył, że się z tym zapoznał. Jeżeli mam to, to nie może tego przeskoczyć, nie może wezwać policji do mnie, że ja nie mam maseczki. Nie może mnie nękać, bo ja mu zostawiłem szurety moje, poręczenie. Spróbuj to przeskoczyć, a już będziesz wiedział, w jakim kierunku złożę sprawę, jeżeli tylko złamiesz jeden z tego przepisów. Bo ja cię poinformowałem. Rozumiesz? Dlatego jak zakładają u nas ludzie na przykład sobie posesję, to na przykład my dajemy przed budynkiem, na przykład banery sobie tworzą ludzie, na przykład tutaj jest kultur ludzi rdzennych, albo tutaj obowiązuje powszechna deklaracja praw człowieka, ludów tubylczych, jak inne rzeczy, wszelkie prawa wystrzeżone, wstęp tylko po uzyskaniu autoryzacji, czyli ktoś, każdy urzędnik, ta osoba prawna, jeżeli chce wejść na posesję, nie może cię najść, napaść, bo ma dostaje informację. Zobaczcie sobie, jak wjeżdżasz na jakiś parking, liczmy, co nie wjechałeś na jakiś parking, który był strzeżony i opłacił, a on przychodzi do ciebie gości i mówi do ciebie, no proszę mi tutaj zapłacić za parking, ale nie było tutaj nigdzie jakiejś wiadomości, jak to nie było z przodu, proszę i zobaczyć, gdzie jest wiadomość. A jeżeli ktoś ci o tym już powiedział, że jest wiadomość, to płacisz. No, tak samo jest do ciebie. To nie trzeba tego gdzieś zachować. Bo musimy zachować tą godność z urzędu, tak to powiemy. Tak, no czyli na przykład widzimy, że Jowita sobie nazwała swoją tą posesję z ziemią, nazwała sobie Kultur Vita. I stworzyła sobie to Kultur Vita, banner Kultur Vita, zrobiła to też u notariusza, że jest taką kobietą i taką, nagrała sobie to też na rozmowę.
dostała pieczęć z emerytorium, wciągnęła się do kultu Vita Porto, wysłała do wszystkich instytucji, burmistrza, szkoły, wszystkich tam, gdzie funkcjonuje poczty, kim jest mailowo, z plikami dokumentacji, żeby się mogli zapoznać, kim jest, bo my nic nie mamy, jedno nic drugie. Mailowo, ale to nie jest ważny mokry podpis? No przecież ma tutaj popieczotkę notariusza, sędziego, poczty. To po co ci jakiś podpis? Jeżeli ja bym chciał kogoś oszukać, to on zaraz sprawdzi. A, był notariusza tego, dobra, dzwonimy. To jak była tam jakaś przebiegowita, to była, no i już wszystko jest wiadomo. O co tu chodzi? Rozumiesz? Im więcej informacji ty im zawiadamiasz, kim jesteś, mówisz sobie, ja tutaj mam ziemię swoją, tutaj obowiązują prawa człowieka. Idę do urzędu, do burmistrza, mówię, tam mam ziemię swoją, pan dobrze o tym wie, tutaj mam prawa człowieka, tam tylko na prawach człowieka, tam mam baner, będzie wiadomo, tutaj jest wszystko napisane, proszę potwierdzić, ja tutaj zostawiam, żeby było wiadomo, do rozumienia. Dziękuję, dziękuję, do widzenia. Ja powiadomiłem ich. Nie muszę się już martwić. A za każdym razem, gdy przyjdzie policja, no ja tutaj złożę burmistrzowi zawiadomienie, przecież burmistrz powinien wiedzieć. Chyba dobrze widzę, panu po co mi przyjeżdżają. Ja nie muszę z wami rozmawiać. Zawsze ich... Na policję też sobie poszła, wysłała. Poszłam z nią osobiście. Nawet filmik wrzuciłem na YouTube'a też. Wchodzimy i zostawiamy im zawiadomienie, jakie mamy prawa i co nas obowiązuje. Żeby nie próbowali jakoś ich łamać. My ratyfikowaliśmy pismo. My. Przecież ja nie pojadę do parlamentu, żeby go podpisać. To jako naród nie był nikt podpisać. Oni wszyscy nie są nasi rządzący. Czyli warto do wszystkich organów wysłać takie powiadomienie z deklaracją praw człowieka, że my no, tylko... Nie to, że powszechnie. To, co zależy, co chcesz zrobić. To zależy, co chcesz zrobić. Jeżeli chcesz zrobić to, tak jak ja na przykład zrobię, to sobie to zrobić tak jak uważasz ty za słuszne. Ja wziąłem sobie to zrozumiane kubski rozum, czyli wziąłem sobie konwencję biomedyczną, wziąłem sobie powszechną deklarację praw człowieka, wziąłem sobie lud rdzenny. Napisałem o tym, że... Przepraszam, muszę wam przerwać, ponieważ przyjechało jedzenie, a jedzenie nie będzie zbyt długo ciepłe. Dobra.